Dzień dobry wszystkim, z tej strony Abrams. Dzisiaj dość nietypowy odcinek, a mianowicie znowu z garażu, ale nie, tym razem nie jakieś nowe lighty z powodu tej wersji, a można powiedzieć, że mój jubileusz, ponieważ mam 13999 bitew i chciałbym na żywo rozegrać 14000 bitwę oraz 61,99% trafień. Mam nadzieję, że uda mi się w tej bitwie skoczyć na 62%. Zobaczymy. Jeszcze tylko zobaczymy sobie moje statystyki, infografiki, najwięcej szóstkami przez Cromwella, Amerykańcami, bo mam ciężkie czołgi i artylerię tam robię, no i medy przez Batshata i Cromwella. To tak chodzi o jakieś tam infografiki, no widzimy, że szóstka najwięcej, później dziewiątkami trochę więcej, ale najwięcej właśnie szóstkami, to mój ulubiony poziom i dziesiątki. Nie lubię, bardzo nie lubię siódemek i dziewiątek, to są takie... No, po prostu nie lubię tych tierów. No i jeszcze na Batshacie mam 843 bitwy. Najwięcej już w moim, na moim koncie bitew. Czołg, na którym mam najwięcej bitew. Widzimy 73,55% biegłości. Tutaj jakieś tam odznaczenia. No i nie mam pula. No, mam nadzieję, że uda mi się zdobyć wreszcie tego upragnionego pula. Na razie mam tylko medal Deda. No i tak jak powiedziałem, bitewkę rozegram sobie Batshatillionem, ponieważ jest to właściwie mój drugi cel do ulubionych czołgów, bo pierwszy jest Cromwell, a drugi Batshat, a jako że Batshat był chyba moją pierwszą dychą, a przynajmniej tak mi coś świta, że był pierwszą dychą, a jeśli nie, to po prostu chciałbym nim rozegrać swoją 14000 bitwę sam. I co? Lecimy. Serwer to EU1 i poszło. Zobaczymy, co nas czeka. Bardzo bym się ucieszył, jakbym zrobił pula, ale zobaczymy. O, na razie coś długo wczytuję. Oby nie było 15 dziesiątek. Teraz będzie troszkę słabo, jeśli będzie 15 dziesiątek. I wczytuję. Jejku, ten nowy matchmaking jest porąbany. No dobra, bitwa będzie, dobra. Kurde. 15 dziesiątek w tym, raz, dwa, trzy, cztery ciężkie takie, które ciężko będzie przebić. Mapa, nawet ją lubię, tylko oczywiście wolę od drugiej strony. Ale czemu miałoby by mi dać drugą stronę? No cóż. Co zrobić? Widać, WG nie patrzy na cyferki, co ile ma bitew, tylko rzuca na najgorsze możliwe scenariusze. Dobrze, że chociaż mapa jest jakaś nowa i lubiana przeze mnie. Mogłoby mi rzucić Himmelsdorf. O! Albo Ensk. O, jeszcze lepiej. Ostatnio właśnie dużo gram Batshatem. Nie wiedzieć czemu, no po prostu go bardzo polubiłem i... Można popatrzeć, że po prostu WN8 mi strasznie rośnie, kiedy gram Batshatem z Cromwellem. Właśnie Cromwell i Batshat to są chyba dwa czołgi, na których mam największy średni WN8. Co jest ciekawe, moim zdaniem. O, i. Kurde, nie trafiłem. O, widzę, że tutaj proplayerowy boost się udał. O kurde, 113 tu. Szkoda, że mi tu nie przyjedzie pomóc. Z mojej drużyny. Nie udało mi się wjechać niestety na latarnię. A tak chciałem na nią wjechać. Znaczy nie na latarnię, tylko na wysepkę tam dla medów. Na tak zwaną medownię. No trudno, spróbujemy może tutaj zrutować, bo widzę, że tam nadal jest mało czołgów. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, ponieważ nie wiem czemu mam jakoś strasznie cicho mikrofon. Będę musiał za chwilę znowu go podgłaśniać. Może go troszkę, czekajcie sobie, przysunę może go trochę do buzi. O! Teraz powinno być już trochę mile lepiej słychać. Tu jest tylko sam leopard, to tam nie będę wjeżdżał. Tu według mnie powinno dać się jakoś wjechać na tą półkę. Tylko nie wiem właśnie jak. Ale to mi właśnie wygląda na jakiegoś takiego boosta. No trudno. Na razie jeden strzał for free. Więc nie jest źle. Ważne na Batshacie jest to, żeby właśnie oddać, nie wiem, jedną, dwie pestki max i się wycofać. Żeby nie robić damage za wszelką cenę. Bo po prostu ona za mało HP, żeby wymieniać się.
O nie. O no, o no. Dobra, tylko leopard mi walnął. Czwórka strzeliła na gąsę, gąsy, gąska. Na gąsy go masz, mouse. Co za... Ten mouse nasz jest głupi. No jeszcze jedną pechę tam strzelę. Dobra. Teraz tak, spróbuję się tu wycofać w miarę skontowany. Czasem baczatem warto się kontować, bo on ma taki naprawdę dziwny ten pancerz i często potrafi coś tam dingać. Dobra, na przeładowaniu Flaming Team. Dobra. 1 do 3 już jest. Fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. O, już oberwę oklep. Od medzików tam. A jednak nie, jednak nie. O, proszę, już mnie nawet latarni bierze. Dobra. Dobra, 14-tysięczna bitwa. No, jeszcze Dingo, wiadomo. Ale trzeba też przyznać naszej drużynie, że dobrze to zagrała. Naprawdę. Gdzie ten TVP? Coś wiem, że. Sorry za stukanie klawiatury, ale ona po prostu jest taka głośna. Czekajcie, wykorzystam sobie ten. A jednak nie wykorzystam, bo. No właśnie. Dobra, bitwa 700 damage'a. No cóż, 14 tysięcy bitew już. Ile to czasu już poświęciłem na tą grę? Zaraz zobaczymy liczniki, czy podskoczą. Ja na chwilę zrobię cięcie, poczekam, aż bitwa się skończy i zaraz do was wracam. Dobra. Czołg już wrócił z bitwy. Widzimy 14 000. Ładna liczba. Niestety tutaj procent trafień nie szedł nam dalej. A biegłość na wasze się spadła. No, o procent aż prawie. Niecały procent, no więc tak to wygląda na batrzacie. Wbijanie 1% trwa, nie wiem, 3-4 bitwy, a spadek, jeśli już, to cały procent. No, nie popisałem się 800 damage'a. Gdyby była druga strona, to bym to zupełnie inaczej zagrał, no ale cóż. 14 tysięcy bitew już za mną. Mam nadzieję, że niedługo będzie 15 tysięcy, 20 tysięcy i tak ta liczba będzie rosła razem z liczbą w wynosie. No i co? Ja się z wami żegnam. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zachęcam naprawdę do subskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z tymi filmami, nowymi filmami. Dostajecie powiadomienie, klikacie sobie w nie i przystajecie przeniesienie do filmu. Naprawdę bardzo wygodna opcja. Ja się z wami żegnam. Do następnego.